witajcie. Cześć! Dzisiaj to ja na szczęście będę więcej gadał, a ta moja gadła po prostu będzie słuchać. Tak. Kochani, pamiętacie, jakiś czas temu mój misio był na malutkim... Słucham! Na malutkim wyjeździe, nie? A ja już w głowie od... Nie taki malutki, 5 tygodni w delegacji byłem bez niego, no przyjechał do mnie, widzieliście, sam w Katowicach. To se k***a pogadałem już, no! Szra! Wracamy do filmu. No, ale co weekend się widzieliśmy, tym bardziej, że tam były moje urodziny, więc tak. Brałem więcej urlopu i pojechałem do niego, tak, do Katowic, tam wtedy właśnie razem byliśmy. Tak, no. Mnie nie było, on był sam. Od pewnego czasu we mnie kliły, we mnie coś się robiły? No, w głowie, po głowie ci chodziło. Kliły, po głowie mi chodziły różne pomysły, nie? I tak mówię, cholera, zrobię to w końcu. W YouTubie w ogóle nie grzebałem, nie pytałem, jak to wygląda, jak to boli, jak to co. To przecież to robiliśmy. Umówiłem się z pewną panią na mały piercing, cycuszków. Tak. Zrobiłem za zamachem oba, bo jeden to głupio, w uchu jeden to trochę też głupio, więc zrobiłem dwa. Dwa mam tu, dwa mam tu. Wszystko symetrycznie, całe życie lubiłem. Ile to kosztowało? Zaraz powiem. Mówiłem się z panią, pani pięknie, wszystko szykuje, w rękawiczkach, czyściutko, pięknie, lśni. Pani ma w ogóle kota, więc zająłem się oczyma i myślami o kocie. Wyglądało to tak. Pierwszy raz słyszę tą historię. Wyglądało to tak. Czuję, że mnie wzięła i to było tak. Boli? Ona do mnie mówi, oddychasz? Nie. No. Mówię, to dzielny jesteś. U mnie tutaj faceci płaczą, uciekają, nie dają przebić drugiego. Więc mówię, to co, drugi? No, drugi było, to samo. Więc trwało to mniej więcej 7 minut, 15 z przyjściem, z przywitaniem się, z pogłaskaniem kota, z całą rozmową, chwila. Koszt obu cycuszków kosztuje to w Warszawie 160 zł. A czyli co, jeden kończy 80 zł? Tak. Jeżeli chcesz, by pani ci tam po paru miesiącach wymieniła sama, bo samemu boisz się wymienić, to płacisz 2 dyszki za kolczyk na wymianę na właściwe. Ale kolczyk musi mieć swój. Okej, czyli to jest taki tymczasowy kolczyk, i jeszcze mam tymczasowy, bo jeszcze się boję sam włożyć, a chcę zrobić to sam już. 4 dychy będę miał. Wiecie co, długo to się goi. Długo się goi. On to robił w... Kiedy to robiłeś? W kwietniu. 12 kwietnia, przed naszym wyjazdem. Tak. Tydzień. Tak, tak, tak. A później... Troszeczkę długo krwawi, bo tam osocze... Opieprzyłeś w ogóle, to później byłem, po Kolumbii. Przed Kolumbią robiłeś cycki. Powiedziałem, że przed wyjazdem. A mnie nie było przecież później, to tatuaż robiłeś, jak mnie nie było. To gdzie ty byłeś, że ja robiłem cycki? Ja byłem w pracy! To było jednego dnia zrobione. No nic, w każdym razie tatuaż robię, jak nie było, ale to za chwilę. Słuchajcie, to się bardzo długo goiło, bo my wyjechaliśmy 2 tygodnie po tym, jak zrobił te kolczyki, wyjechaliśmy do Kolumbii. Pamiętam jeszcze pierwszy noc w hotelu Radisson w Wiedniu. Zakrwawił pościel. Piękna biała. Bo to naprawdę krwawi bardzo długo. No. Tak w koszulkach cały czas spałem, żeby to w koszulki wsiąkało. No koszulki prze... To się 2-3 miesiące goi w sumie, tak? Już minęło 3 miesiące i ty będziesz dopiero zaraz zmieniał kolczyk. Ja wam coś pokażę. Już jestem. Otóż kochani, tak wygląda preparat, którym należy psikać to no przez parę dobrych tygodni i delikatnie tym przekręcać, poruszać, żeby to tam sobie wsiąkało. Goi się długo, ale się goi. A to istotne jest, jaki preparat? No nie wiem, mam jeszcze inne preparaty na tatuaże. Aha, aha, dobrze, dobrze. Już chciałem zrobić. Czyli zrobił kolczyki sobie przed wyjazdem w Kolumbii, do Kolumbii. Później ja wróciliśmy, ja pojechałem w delegację, on do mnie przyjechał, jak wiecie, ale w tym czasie, jak mnie nie było, Karolek wpadł na pomysł. Dobra, mam cycki już przekute. Ziściłem swój następny pomysł. Kiedyś, dawno, dawno temu, padł mi pomysł, bo tak, no wiecie, że ten tatuaż mam już od dawna, prawda? Mm-hmm. Ale kurczę, no jak zrobisz jeden, to jednak kręci się w głowie, że chcesz mieć następny. I otóż coś wymyśliłem tak jest, tak sobie piszą, tak. Tą krechę. Mm-hmm. Ja to, jak zobaczyłem na początku, powiedziałem, że to jest centymetr, że sobie może odmierzać, tak? No. Ma to mały też zamysł, bo... Ale wiecie co, jak zmierzyliśmy to, okazało się... No właśnie, powiedziałem o zamyśle. No to nie był zamysł, bo to przypadkiem się okazało, to nie robiłeś to w tom, zrobiłeś sobie kreskę, bo ci się podobało i akurat wyszło, że co? Że ma 54 cm, tak. Dokładnie tyle co synek mojej siostry, który się urodził 2,5 miesiąca temu. Twój siostrzeniec. 54 centymetr. Tak. Więc ma to jakąś dla mnie teraz wartość sentymentalną. Tak. To po prostu chyba przeznaczenie, tak? Że zrobił sobie tatuaż.
tyle, ile ma twój siostrzeniec w dniu narodzin. Dokładnie. No. Ja się wzruszyłem, jak się dowiedziałem. Tak. Zrobiłem ten, więc to było fajne. No, Kornelka moja tam od razu serduszek mi milion wysłała, więc jest fajnie. No ale tak. Chodził z ręką tutaj owiniętą. No właśnie, bo kiedyś w filmie o tatuażach mówiliście, że nie można folią i tak dalej, bo się parzy. Mhm. Otóż trzeba folią przez pierwsze dwie doby mieć to zakręcone. Dobra. Bo brudzi się tuszem, bo tusz musi wsiąkać, bo coś tam, coś tam. Każdy tatuażysta, więc błagam, nie wymądrzajcie mi się znowu w filmie. Kochanie, tego się nie robi. Daj ludziom po prostu robić tak jak chcą. My mówimy w jaki sposób. Ja mówię jak ja robię od swoje porady. Od zawsze. Jeżeli ludzie mają swoje, więc tak. Każdy ma prawo mieć swoje. Możecie sobie papier do toaletowym, czym tak. Chcecie to mazać. Ja to robię folią. Smarował, tak? Działa. Co robiłeś? Przez dwa tygodnie? Tak, miałem kremik do gojenia, a że to były wtedy upały, więc miałem taki kremik z filtrem 50, bo musiał być, jak gdzieś tam się na słońcu pokazywałem. Wiadomo, że cały czas nie chodziłem w długich rękawach, tylko przez pierwsze tam chyba dwa. Sunblock 75, no, balm tattoo, tak. No. Drogi jak cholera, no ale dobra, czego nie zrobisz dla gojenia. Później jak się już zagoiło, to smarowałem już zwyczajnym gojącym, bo taniej. Jak proste. Tak bliżej, kochanie, przysuwasz, to oni nie widzą, wiesz, bo widzą, jesteś wyostrzony, więc lepiej tu pokazuj niż tu. Zapytajmy tak. Na dobrze, o, preparat. Aha. A później zwykłą 50. Tak, na słońce jak wychodził, to smarował. Taką białą miałem krechę tutaj, żeby... Opalało, tak. I fakt, że się nie opalało, bo tak. Przez pierwsze parę miesięcy trzeba uważać na słońce, bo szkoda. Robiły mu się tutaj stróbki, to mu oczywiście schodziło. Po jakimś, po ile? Po dwóch tygodniach? Nawet pojechał. Szybciej, bardzo, bardzo mi się fajnie goiło, bo jednak jak jesteś profesjonalistą i tym bardziej, że z poleceniem byłem, to wiesz, że jesteś w dobrych rękach i oni wiedzą, co robić. Dlatego wszystko robią tak, jak być powinno. I gojenie faktycznie zajęło kilka tygodni, już po kilku tygodniach byłem na lekkich poprawkach, bo tam czasem są jakieś niedociągnięte, bo wiadomo, że przy pierwszym razie to wszystko ci tam krwawi, coś się sączy. I jak ci jedzie już 36 raz, no tak, to nie może masz pokryć i mogą są mikro takie dziurki, które później należy poprawić. Ja to tak zrozumiałem, tak? Mniej więcej powiedzmy tak. Tak, niedociągnięcia. Dobrze. Jak rysujesz rysunek, to też musisz go tam gdzieś w miejscach poprawić. I później co? Po jakimś mógłbyś czasie. Sobie coś robić, jakiegoś tutaj motylka albo małego ale ptaszka. Ja nie jestem tatuażą, wiesz. No i wiadomo, jak zrobisz ten kolejny, no kurczę, w głowie ci się tlą następne rzeczy. No mi się tak i tak od zawsze podobało coś tu. I w końcu mówię, zróbmy to. To też chyba mnie nie było, nie? Tak, tak, w takim tak. W tygodniu tak. Chyba zrobiłeś. Tak, mówiłem, misiu, jak nie podbiorę, jak coś, mówię, proszę nie przejmuj się, nic się nie dzieje, obiecuję ci, powiem wkrótce. Mhm. No i tak się działo. Więc mówiłem się na to, powiedziałem co chcę, koleś namazał, wymyślił, no więc spoko, robimy. No byłem też rzeczywiście na poprawce, powiedziałem, że chcę, żeby to było jeszcze większe, no więc to troszeczkę podbajerowaliśmy. No i mam takie mazane skrzydełka, bo powiedziałem, że nie chcę mieć piórek jak aniołek, jak motylek, tylko chcę takie... Nie to wygląda. Maziaje. Ładnie to wygląda. No, ale powiem już o ostatnim. Dobrze. To też była kłótnia, bo powiedział mi, że idzie poprawić to. Ja w sumie tam nie wnikam w to, że idzie poprawić to czy to, dobra, robi coś tam z tym tatuażami. I no i nie powiedział mi, że idzie robić trzeci tatuaż. Czwarty. Raz. A dobra, ten to. Dwa. To pamiętałem. Trzy. Ale w krótkim okresie trzeci, tak? Tak. I zrobiłem czwarty, jako że podobało mi się to. I tak mówię, teraz tak. Kąpieloweczki na plaży, ja chcę zrobić coś jeszcze. Nie i wiem. Mam jeszcze, kochani, to. Tak, zrobił sobie też kreskę. Więc ma centymetr taki długi. Więc mam i tu, Ikea. I tu, i tu, o, tak, i tu, tak, i tam. Tak, więc... Na razie tyle. Na razie jestem szczęśliwy i usatysfakcjonowany i starczy, więc... To już mu się zagoiło. Goiło mu się, tatuaże mu się szybciej goiły niż w sumie ten piercing, no tak? No tak, nie, piercing i... to są miesiące, tatuaże to są 3 tygodnie max. To już wszystko jest po prostu, mogę macać, dotykać i tak dalej, klepać. Nic się nie dzieje. Cycki też mogę dotykać. Aczkolwiek na razie mam małą skazę, bo to bardzo długo bolało. To bolało, bardzo długo nie mogłem dotykać i samą, się tak nimi samą tutaj się strasznie boli. I tak nie mogłem robić. Więc to trzeba mieć... Już nakupało sobie kolczyków różnych, jakieś tutaj... mam czaszki jakieś, no, fajne. To czałki jakieś te. Wkrótce będę pokazywał. I to wszystko się dogoi tak, żebym to mógł po prostu ciągać i się tym bawić. Więc kochani, no tyle chyba ode mnie, na razie się czuję spełniony.
mąż na mnie nie krzyczał, na szczęście. Nie, no bo to jest jego ciało, to jest to, co teraz, ważne, żeby tylko robić teraz, to w warunkach higienicznych, sanitarnych, żeby nie było żadnych chorób przy tym. Teraz tylko się przegląda, patrzy jak te motylek lata. Tak. Więc kochani, jeżeli macie jakieś pytania, to walcie śmiało, jeżeli chcecie, żebym wam coś powiedział na temat tatuaży, piercingu, czy tam piercingu, dopowiem w sekrecie i bez sekretu, spełniajcie się, więcej odwagi, tyle, no co. Ale dużo mamy, dużo ludzi komentuje, którzy się tatuują i to jest no, miłe, fajne. Małymi kroczkami lepiej sobie dozować przyjemności i tyle. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, kochani. Bye. Pa!